poznaniu.pl. Poznań w minutę. Budynek Starego Dworca mimo zapowiedzi wojewody ciągle nie został otwarty dla uchodźców. Dziś na nasze pytanie Urząd Wojewódzki odpowiedział, że może stać się to w poniedziałek. Najpierw ludzie, potem zyski! Piękna ziemia! Koniec ropy, węgla i gazu z Rosji, koniec Nord Stream 2, raz i na zawsze koniec ery paliw kopalnych, skandowali dziś aktywiści młodzieżowego strajku klimatycznego w Poznaniu. Warta Poznań ma nowego doradcę zarządu. Został nim Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich i doradca prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Będzie pełnił tę funkcję społecznie, bez wynagrodzenia. Dzięki nowej ustawie Poznań może wspierać Ukraińców z pieniędzy miasta. Możliwy będzie zakup żywności, środków higienicznych i czystości oraz odzieży. Szacuje się, że w Poznaniu jest około 40 tysięcy ukraińskich uchodźców. To niecałe 10% dotychczasowej liczby mieszkańców.